Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynam optymistycznie dzisiejszego vloga. Chciałam sobie wziąć pomidora na śniadanie i wygląda on tak. Także z paczki 5 pomidorów, 3 pomidory były zepsute, więc i te kolejne 2 idą do kosza. No, a teraz co, kochani? Zapraszam do oglądania. Spędźmy razem wspólnie dzień. Witajcie teraz ponownie z mojej łazienki. Jak widzieliście wcześniej, chciałam sobie zrobić śniadanie. Z mojego zgniłego pomidora nic nie wyszło, ale stwierdziłam, że najpierw w sumie wysuszę sobie włosy, żeby mi ręcznik za długo na głowie nie siedział. Także włosy umyte, maska nałożona. Wezmę sobie teraz ten produkt. Spryskam sobie nim trochę włosy. No i jeśli chodzi o włosy, to już mamy w sumie je praktycznie, że wysuszone. Jeśli chodzi o ten produkt, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy bym go kupiła jeszcze raz. Jak to weszło, wydawało mi się, że to będzie takie właśnie wielkie wow i że wiecie, te włosy to w ogóle będą tafla i... wszedł kurier. No, także wydawało mi się, że to faktycznie będzie takie wielkie wow i że wiecie, to będzie mi robiło tafle na włosach i wielki błysk i pięknie i tak dalej. Jeśli mam być szczera, drugi raz bym już tego nie kupiła, nie jest to warte tych pieniędzy, myślę. Fajnie, wiadomo, duża reklama ze względu na to, że jest to produkt, który używa właśnie ten fryzjer od Kim Kardashian, ale wydaje mi się, że nie warto po prostu tej ceny. Jeśli chodzi o olejek, to używam taki. Na pewno kojarzycie szampony tej marki właśnie do włosów i Argan Oil of Morocco. Nie polecam. Trzeba wziąć naprawdę, naprawdę na parsteczek, na dłoń i tylko sobie w końcu delikatnie wklepać, bo po prostu jak nałożycie no, to chociażby odrobinkę więcej, no to te włosy już praktycznie wyglądają jakby były niemyte i jakby były po prostu tłuste. Także bardzo, bardzo delikatnie trzeba z tym produktem się obchodzić. Ociepinkę dosłownie na końcówki, także nie polecam, nie kupujcie. No staram się jakoś tam go w miarę zużyć, ale czy go zużyję, to nie wiem, bo no sami wiecie, męczące jest trochę takie używanie, kiedy musimy tak bardzo uważać, no nie chcemy ich używać, no bo jak wiadomo, nie zawsze mamy czas i czasami się spieszymy, no i ja właśnie tak ostatnio się spieszyłam, nałożyłam na głowę i musiałam na następny dzień od razu myć włosy, no bo po prostu wyglądały jakby były tłuste, a nie były, bo były umyte, po prostu było za dużo tego oleju i mi się to totalnie nie podobało. Także jeśli chodzi o te dwa produkty, to nie. No nic, to czas się chyba przebrać i zjeść to śniadanie i lecimy. Teraz po śniadanku. Wjeżdża mi tutaj druga kawusia, bo jakoś tak wypiłam w sumie przed śniadaniem tą jedną kawę, ale jakieś mam taki dzisiaj zamulony totalnie dzień. Mimo że teraz się słońce przebija, więc mam nadzieję, że mi to doda trochę energii. Ale wiecie, czasami są po prostu takie dni, no, że tam się trochę jakby nie chce. Czasami jesteśmy zmotywowani i w ogóle mam wrażenie, że podbije świat i wszystko należy do mnie i ten dzień wykorzystam go do cna. Każdą minutę i nawet sekundę z tego dnia. A czasami są po prostu takie dni, że w sumie to nic by się nie robiło i leżałoby się na kanapie, ale w sumie to chce się coś porobić, bo szkoda tego dnia. No, więc miejmy nadzieję, że jak wypiję sobie tą drugą kaweczkę, to już mi tutaj nabiorę ochoty do robienia czegokolwiek. Nie patrząc na tą pogodę, myślę, że może mnie to troszkę zmobilizuje, zwłaszcza, że jestem w sumie umówiona na kawusie, może wyjedzie jakiś kawałeczek ciasta i wtedy już mi się na pewno cukier podniesie, no to i chęci się podniosą, a tak przynajmniej myślę. Zwykle jakiś szybki makijaż dzienny. Ach, nałożyłam sobie dzisiaj właśnie tą bazę z Charlotte. Nie będę nakładać podkładu, tylko wypodkładuję się korektorem, jakkolwiek by to brzmiało.
Mam w zanadrzu nowy korektor, przetestujemy sobie, zrobiłam małe zamówienie na Sephorze, także mam trochę nowości, plus właśnie paletka do oczu, zobaczymy. Jeśli chodzi o korektor, to jest to korektor Start. Też już go tutaj widzieliście, już mam go w sumie tutaj nie za dużo, ale też już chcę go zużyć. Coś tutaj chyba dzisiaj moja skóra potrzebuje więcej krycia. Nie ma się co dziwić, trochę dostała ostatnio w kość. Jeśli chodzi o tempo życiowe, to troszkę się ostatnio działo. I też właśnie przeziębienie, to zawsze jest tak, że ta skóra, mam tutaj w ogóle pełno jakichś chrostek i tak dalej, więc chcę sobie też kupić jakąś fajną maskę, bo na razie mam tą z Weledy chyba, tak, wiecie, tą zieloną taką. I jest bardzo fajna, ale no tak, niby tam jest napisane, że niby to jest też taki żel oczyszczający, ale może służyć jako maska, jeśli zostawisz ją na 10 do 15 minut, że jakby ci tą skórę jeszcze będzie nawilżać i jest dosyć fajne. Ale wiecie, brakuje mi też, że nie używam teraz też żadnego serum w tej mojej pielęgnacji. Zrobiłam sobie przerwę jakoś właśnie latem od serum, bo miałam wrażenie, w pewnym momencie używałam też właśnie takiego toniku, chyba z Dr. Jarta. On był, albo Laneige, nie jestem teraz pewna. W każdym razie, wiecie, on, ten tonik był o takiej mlecznej formule. Miał formułę tam taką mleczną. I bardzo takie coś lubię, ale do mojego typu skóry, jak już takie coś używam, to przy używaniu serum mam wrażenie, że robi się tego za dużo na tej skórze. Stwierdziłam latem, że odpuszczę sobie na razie serum. Po prostu będę używać sam ten tonik. No ale ten tonik mi się już skończył i kupiłam sobie potem właśnie inny tonik i to jest tonik aloesowy z Mario Badescu chyba, o ile się nie mylę. Czekajcie, bo tu mam. O, to wygląda mniej więcej podobnie. Znaczy to jest ta sama marka co to i ten tonik też jest taki zielony jak to. Tylko że to, co tutaj mam, to jest akurat spray do twarzy. To jest taki, wiecie, na przykład jak latem jest gorąco, psikasz sobie, no i ta twarz ci się odświeża, to jest zielona herbata, właśnie aloes i ogórek. No, wezmę sobie teraz ten bronzer. No, natomiast właśnie przestałam używać te sera i z jednej strony w sumie myślałam, żeby wziąć retinol, choć ja uważam, nie wiem, zaczynałam retinol od 0,5%, to totalnie w ogóle nie dawało mi nic na mojej skórze. Mogłam sobie w ogóle to jakby oszczędzić. Akurat w moim przypadku tak było. Potem chyba miałam jedynkę, no to czułam już takie lekkie swędzenie na tej twarzy, ale używałam, pamiętam, w zeszłym roku przez całą zimę właśnie tych retinoli i nie miałam wrażenia, żeby to zrobiło na mojej skórze jakiś taki efekt wow. To powiem Wam zdecydowanie bardziej, że lubię bardziej właśnie sera z witaminą C, bo tam widzę tą różnicę, że one po prostu mi tą skórę jakby rozświetlają. Ja już ze swoją skórą sporo przeszłam ogólnie, więc gdybyście widzieli moją skórę kilka lat temu, przed naciąganiem i operacjami, żartuję oczywiście, ale przed wizytami u dermatologa, biorę sobie niebezpieczny róż z, przepraszam, że nie mówię, ale wzięłam sobie niebezpieczny róż z Rare Beauty. No, także jeśli chodzi o moją skórę, to ja troszkę z nią przeszłam i gdybyście ją widzieli, kilka lat temu, to na pewno no, wyglądała zdecydowanie inaczej. Ciężkim zaparciem i z pomocą dermatologa udało się to trochę wyprowadzić na inne tory. Co nowego? Na cały czas Poder Chanel. I tak, dlatego mam tą na pewno stronę. Ten profil jest o wiele gorszy niż ten profil. Nie jest to jakaś aż taka tragedia, mi się wydaje, ale, no, ale jest różnica. Ja tą różnicę tam widzę. Fajne serum by się przydało. Może przejdę się
gdzieś do Rossmana coś fajnego znajdę, zobaczę, bo już właśnie od jakiegoś czasu szukam i patrzę, ale no ale chciałabym, żeby to było takie coś, no nie wiem, właśnie nawilżające, najlepiej to takie właśnie nawilżające, rozświetlające. I chyba bardziej lubię używać w ogóle takich produktów na noc niż w ciągu dnia, bo jednak mam wrażenie, że potem za dużo na mojej twarzy nie jest dobrze, to mi się później jakoś tak barzy i no nie wiem, nie lubię. No nic, namaluję sobie to oko i muszę pomyśleć jeszcze, w co się ubrać. Nie wiem, co mam się dzisiaj ubrać. A zawsze jak jest jesień, to jest ta zagwozdka, bo masz tą pogodę za oknem, ale nie wiesz, czy jest zimno. Masz wrażenie, że jest ciepło i starczy tylko marynareczka i jest git, a tak naprawdę to wychodzisz i tyłek ci się cały trzęsie i myślisz sobie, Jezus, brakuje tylko rajstop. Lecę z tym okiem. W ogóle sobie myślę, że jeśli chcielibyście, żebym rozwinęła wam właśnie temat mojej terapii dermatologicznej i jak to u mnie wyglądało, to mogę wam o tym opowiedzieć, bo jeśli chodzi o ludzi, którzy mieli problemy z cerą, to zawsze będę uważać, że nie ma co kombinować i sugerować się różnymi właśnie filmikami czy jakimiś terapiami, kremami i polecajkami. Uważam, że w tematach skóry powinno się słuchać lekarza i specjalistów i tylko oni są po prostu w stanie wyprowadzić to na prostą. Znam kilka osób, które mają właśnie problemy skórne i tylko te osoby, które właśnie szły do, no, do dermatologa zajmować się tymi problemami, to mają ładną skórę. Oczywiście wiadomo, że są ludzie, którzy mają po prostu ładną cerę i nie, w ogóle nie muszą się jakby takimi tematami interesować, ale jeśli chodzi właśnie o różne skóry trądzikowe i tego typu rzeczy, uważam, że najlepiej jest skonsultować się ze specjalistą, bo jednak ten specjalista chociażby zdiagnozuje nam, jaki właśnie mamy tak naprawdę ten rodzaj skóry, jaki mamy problem i nie ten pędzel, jaki właśnie mamy problem i jak go leczyć, a czy my już tam podejmiemy decyzję o leczeniu tego, ale chociaż wiesz jakby z czym to się je i no jakby już dalsze decyzje można podejmować samemu. No i tak wygląda mój skończony makijaż na dzisiaj. Dzienno, szybko, widzicie, poszło raz, dwa. Poszukam czegoś, co się przebiorę i zaraz wam pokażę, co to dzisiaj będziemy mieli za outfit. No. Okej, okay, no i tak wygląda mój outfit. Nie jest to nic specjalnego. Czekajcie chwilę. No chodź. Natalii, otworzyłam ci drzwi, no to właśnie. No. Tylko nie z tymi włosami na te wyczyszczone spodnie. Tak, dużo oki? No. Mhm. Outfit wygląda tak. No i trochę szkoda, że nie mogę się tutaj... Piercie, proszę Cię. Szkoda, że nie mogę się Was doradzić, bo... właśnie... Nie mogę, czy to włożyć do środka. Chyba włożę do środka. Brak zainteresowania kota i już mi tutaj przyszedł za kotem, więc już zaczyna się wariacja. No dobra, w każdym razie tak wygląda outfit, tylko teraz nie wiem, tak,
czy iść w marynarce, czy iść w kamizelce. Doradźcie mi. W sensie, tak jakby będę miała na to płaszcz, ale potem, no wiadomo, potem już muszę się rozebrać, to właśnie nie wiem, czy iść w tej marynarce. Spoko, do tego całego czarnego outfitu, wydaje mi się, całkiem fajnie. Albo jeszcze jest opcja z kamizelką, żeby się troszkę więcej zadziało. Czekajcie. A to jest jeszcze opcja z kamizelką, także nie wiem, muszę to sobie tutaj w ogóle wziąć ten pasek. No, tak sobie myślę, w sumie tutaj mam trochę koloru, przy tym czarnym. No, może pójdę w tym, w tej, może pójdę w tej kamizelce. Dajcie znać mi, którą opcję wy byście wybrali. Kamizelkę czy marynarkę? Chyba zostanę przy kamizelce. No, także jeszcze tylko torebka. Och, Giercia, czy to widzicie, co on robi? Okej. No, teraz się trochę chyba uspokoił, ale no tak to jest, jak za długo się nim nie zajmujemy. A jesteśmy w domu, no to lubi mieć naszą uwagę, wiadomo, nie? Okej, zdecydowałam się na tą kamizelkę, dobieram torebkę, no i pomału muszę spadać. Jeśli chodzi o top, to jest z Hemu, jeśli chodzi o spodnie są z Hemu, buty są z Zary, a jeśli chodzi o kamizelkę, to musiałabym sprawdzić, bo w sumie nie wiem, bo dostałam ją w prezencie. Także, no nic, zajmę trochę koloru, żółty teraz będzie modny, z tego co oglądałam na wybiegach, więc no. Ruszam w takim razie. No, zarzuciłam do tego sobie jeszcze płaszcz. I tak to się tutaj będzie prezentowało. Torebka. Zwracajcie już uwagi na ten bałagan, bo wiele logiczne, że nie zdąży tego posprzątać, no ale już na pewno każdy wie, jak to jest, jak się ogarniamy. Jest dużo czasu, ale nagle się okazuje, czy ja tego czasu tak dużo nie mam. No, także zarzuciłam do tego jeszcze ten płaszcz. Torebka. I co? Czas lecieć. Zadzieram nogi za pas, czy jak to tam było. No w każdym razie muszę już iść. I no co? Widzimy się potem. Deseru brakuje. Ja już wróciłam z mojej kawusi i kupiłam mojemu kociambrowi takie coś. To są takie, to jest nawet napisane, przysmaczki dla kota, królika. No i pierwsze co to Gercia oczywiście tutaj do tego poleciał. Także jeśli macie koty, no to bardzo wam to polecam, bo naprawdę no nie odrywa się od tego, on to uwielbia, nie jest to drogie, ma po prostu spokój, jeśli chodzi o inne rośliny, to totalnie się nimi nie interesuje, jak ma to, no i tak zajada i codziennie rano potem przychodzi i tak właśnie to podgryza. Gerciu, jesteś zadowolony? Gerciuś? No, mam mnie gdzieś, bo najważniejsza jest teraz kocia trawka. No. Smacznego, Gercia, zajadaj sobie, no. Moi drodzy, przychodzę do was jeszcze chwilę z korytarza. Tutaj właśnie, tak jak pokazywałam, kupiłam Gerciusiowi tą trawkę do gryzienia, ale muszę tutaj pokazać dla wszystkich miłośniczek Emu i Agów, jaki zarąbisty odpowiednik znalazłam. I od razu, jak tylko zobaczyłam, brałam marka premium, Graceland, także Deichmann przychodzi tutaj z odpowiednikiem za 25 euro i na pewno myślę będą w Polsce też te buty.
jestem po prostu mega zachwycona. Jestem po prostu, mega mi się podoba to, że jest to tak fajny odpowiednik, także lećcie tutaj szmana, róbcie sobie screeny numeru. Kto jest fanem tych butów, to na pewno mu się spodobają. Wydaje mi się, że nie jest warto płacić za te buty tyle, co one kosztują. Teraz zimą nie idzie ich i tak dostać, bo są wyprzedane non-stoper, a jeśli nie są wyprzedane, to kosztują miliony monet i no, zima to jest chyba ogólnie najgorszy okres, żeby te buty akurat kupować. To jeśli, to już lepiej kupić je latem albo właśnie w takich okresach, bo potem ceny tych butów są tak drogie, tak wzrastają, jest po prostu kosmos. A tutaj za 25 euro. Tadam! Oprócz tego, że nie ma tutaj tego logo, fajne jest to, że zrobione są, że ten jakby ten tutaj wzoreczek jest brązowy, a nie czerwony, tak jak mają te oryginalne buty, chyba że to jest też wersja z brązowym, jest brązowym w tych oryginalnych, nie wiem, nigdy nie widziałam, sama zastanawiałam się nad kupnem oryginalnych tych butów, bo bardzo mi się one podobają, w sensie lubię je i są, ja mam swoje Agi i mam już je od kilku lat i bardzo je lubię i to są w ogóle dla mnie najwygodniejsze buty i na szybko i tak dalej, to w ogóle zawsze je wybieram, jak muszę gdzieś lecieć i zimą, bo jestem starszym zmarzlakiem i marzną mi stopy. No, jak widzicie, tutaj też wszystko ocieplane. Wiadomo, że to na pewno nie jest wełna, tak jak w tamtych butach, ale powiem Wam, że naprawdę, jeśli chodzi o to, jaki to jest odpowiednik za tą cenę, te buty, wiecie, ja i tak, nie wiem, czy poszła, wiem, że to jest teraz takie mega popularne noszenie tych butów, właśnie tych butów ze skarpetkami i wychodzenie też w tym na dwór. Czy tak wyjdę? Nie wiem, może się odważę, może zrobię jakąś stylówkę i wyjdę, żeby chociaż raz w tych butach wyjść, ale ja jednak chcę te butki mieć bardziej po domu i na pewno po domu będę je nosić, a czy wyjdę w nich na dwór, to nie wiem, ale daję tylko info dla wszystkich miłośników, że takie buty właśnie są i moim zdaniem jest to super odpowiednik za właśnie 25 euro, czyli jakąś stówkę. Jest też opcja kolorystyczna czarna, ale uważam, że brązowe są o wiele ładniejsze i mają jeszcze na dodatek ten piękny właśnie brązowy, ciemniejszy brąz na tych bokach i naprawdę mega, mega spoko. Kto chce, niech leci Deichmann. Naprawdę świetna robota. A, no i kupiłam jeszcze gładź malarską i będę robić DIY obrazu. Właśnie zaczyna mi się w tej garciuś dobierać do kartona od butów. Nie jest mi on w sumie już potrzebny, także patrzcie Gercio, buty zostają. To jest znak od Gercia, zostaw te kapcie, ale i tak bym je zostawiła. Także do jutra, kochani. Dzień dobry, moi drodzy, moje drogie. Dzisiaj dzień paznokciowy. Widzicie, jeden już mi się tutaj nawet złamał. Także zabieram się do pracy i zaraz będziemy tu sobie robili nowe pazy. Ja jestem raczej w teamie krótkich paznokci. Jeśli chodzi o pazy, to już są skończone. Wygląda w ten sposób. Miałam ochotę tym razem na ciemniejszy kolorek. Jeśli kogoś interesuje, co to za odcień, to już Wam mówię, tylko ostrość coś nie chce się wyłapać. No, Semilac Deep Red wygląda ten kolorek w ten sposób. No, paz zrobiony, więc trzeba było ruszyć do kuchni. I kochani, robię dzisiaj tartę z kurczakiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Także ciasto już mam zagniecione, bo tu już chwilkę tutaj jestem. Masło, mąka, jajko i troszkę soli. Wstawiam ją na godzinkę do lodówki i potem zobaczymy, czy z tej kuli wyjdzie nam ciasto kruche, czy tą kulę mogę wywalić. Oje, kochani, jak widzicie, bo chyba się nawet z mami nie przywitałam. Jestem dzisiaj totalnie bez makijażu. W sumie to nie chciało mi się, bo i tak nie miałam jakichś specjalnych planów na dzisiaj, oprócz właśnie zrobienia tej tarty i pojechania na zakupy spożywcze.
Także położymy sobie na tą tartę za chwilę kurczaka i brokuł, plus trochę kaparów, zalejemy tym sosem, no i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, włożę do piekarnika i pokażę Wam efekt końcowy. Zabiorę się za rozpakowywanie zakupów i czekajmy, aż się to zrobi, bo jestem już taka głodna, że po prostu o niczym innym nie myślę, jak tylko o tym, żeby to wyszło, bo jak nie wyjdzie, to po prostu chyba będzie jakaś masakra, no i wleci szybko pizza do piekarnika. I teraz zajmiemy się sosem. Do przygotowania sosu będzie nam potrzebna śmietana 30%, 3 jajka, serek Philadelphia, do tego mamy Worcester sos, musztarda francuska albo Dijon. Ja dodam sobie kapary, ale to później, to w sumie nie do sosu. No i do sosu jeszcze będziemy tutaj mieli czosnek. W międzyczasie smażę sobie tutaj kurczaka i gotuję broku. No, jak widzicie, ja już tutaj mam moją formę do tarty. Ona jest dosyć spoko, bo mam wyjmowane dno, więc po prostu potem, jak chce się tę tartę wystawić, żeby już ją jeść, no to fajnie się to, łatwo się to robi, bo tylko się podnosi do góry. Także potem wizualnie nie jest ona taka piękna jak na przykład z Le Creuset, gdzie można, wiadomo, tą, gdzie to wszystko, gdzie one są takie ładne, ceramiczne, te foremki, ale jeśli chodzi o praktyczność, to bardzo spoko. Odłożę ją chwilowo tutaj z boku. No i mam tutaj tą moją twardą kulę tego ciasta. Wbiła się mocno. Wezmę sobie do tego chyba deskę. Raczej robię tak, że kroję te kule w takie właśnie plastry. Znaczy kroję to ciasto w takie właśnie plastry. I po prostu potem najpierw za pomocą, kiedyś robiłam to za pomocą szklanki owiniętej, teraz mam w końcu już mój wałek, więc robię to za pomocą wałka. Męczyłam się tyle lat z tym wszystkim, w sensie jak robiłam na słodko czy cokolwiek pizzę, a wałek chyba za 4 eurosy z Kika po prostu odmienił moją pracę kuchni i przyspieszył ją, jeśli chodzi właśnie o różne wypieki. I muszę sobie troszkę podsypać tą mąką. I jak już mam gdzieś takiej długości plasterek, no to po prostu kładę ją na tą blachę, kładę go na tą blachę i tak sobie je potem połączę w jedną całość. Pokażę Wam potem, jaki będzie efekt końcowy. Dupki się zawsze najgorzej wałkują na słono. Ja chyba tylko raz czy dwa razy robiłam tartę, ale robiłam kilka razy tartę na słodko, więc mniej więcej już wiem, jak się takie ciasto robi i jak ono się zachowuje. Jest pyszna, posypana z góry jeszcze parmezanem. Polecam. Zdecydowanie taka tarta to na 4 osoby, bo my w dwóch nie zjedliśmy nawet połowy. Jest mega syta, ale naprawdę jest przepyszna. Kochani moi, stwierdziłam, że po zjedzeniu tej tarty idę troszkę poćwiczyć, bo dołożyłam sobie oczywiście jeszcze mały kawałeczek, a mam ochotę na lody, które kupiłam i mówię, trzeba sobie zrobić troszkę miejsca. Także ja już troszkę poćwiczona, biczek urósł, żartuję oczywiście, ale tarta była pyszna, polecam Wam tą tartę, naprawdę warto. Połowa jeszcze została, nie wiem, kiedy my to zjemy, no ale na pewno się nie zmarnuje. Wierzcie mi, tutaj my raczej do głodomorów nie należymy, także na pewno się nie zmarnuje. No i tak stwierdziłam, że skoro zaczynaliśmy tego vloga w łazience, to i tutaj go zakończmy. Ja, moi kochani, życzę Wam miłego wieczoru.
Dobrej nocy, udanego dnia, o którejkolwiek porze to oglądacie, to mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, a jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam do lajkowania, komentarzy, subskrypcji, no i na Instagrama. A teraz życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem, a ja idę się kąpać, także buziaczki moi drodzy, pa pa.